Jak mamy Brytyjczyków, sąsiadów, znajomych, no to starajmy się im też przemówić do rozumu, że panika im nic nie pomoże. Ale czy powinniśmy się martwić tym, co się dzieje? I tak, i nie. Nie powinniśmy się martwić z tego z punktu widzenia, bo kryzysu paliwowego nie ma, ponieważ paliwo jest w rafineriach. Natomiast powinniśmy się martwić dlatego, że jeśli Wielka Brytania, mówiąc w cudzysłowie, nie załatwi kilku tysięcy kierowców w okresie przedświątecznym, to będziemy mieli naprawdę kiepsko na półkach w okresie świątecznym. I ja sobie zdaję z tego sprawę, chociaż nie panikuję, to i tak, szczerze mówiąc, obawiam się, czy będę mógł na Wigilię zjeść rybę, czy będę mógł łóżka z mięsem zjeść i czy... Zaraz będę do Was gadać, tylko się przeniosę do samochodu, bo zaczyna padać. Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii. Czy istnieje, czy istniał i nadal istnieje, czy może nie istnieje? Nie ma kryzysu paliwowego w Wielkiej Brytanii. Kryzys paliwowy jest wtedy, kiedy w rafineriach nie ma paliwa. Taki kryzys paliwowy był między innymi w 1973 roku, kiedy kraje arabskie nałożyły embargo na paliwo na Wielką Brytanię. Wtedy faktycznie był kryzys paliwowy. Ale czy teraz jest? Nie ma. To dlaczego na stacjach są kolejki i dlaczego niektóre stacje nie mają paliwa? Ponieważ nie ma kierowców i to jest tak naprawdę, ta odpowiedź. I w tym momencie można by już zakończyć film. A dlaczego nie ma kierowców? Jest bardzo dużo powodów. Nie ma kierowców częściowo przez Brexit, ale przed Brexitem również brakowało kierowców. Ja tutaj zachęcam do posłuchania wywiadu z kierowcą jeżdżącym po Wielkiej Brytanii. Tutaj wstawiam kartę, możecie sobie kliknąć i posłuchać, co kierowca ma do powiedzenia. I kierowców brakowało przed Brexitem i kierowców brakuje teraz. Ta liczba się troszkę powiększyła. Kierowców cystern i ciężarówek brakuje również bardzo dużo w Polsce. Także to, że był Brexit, to nie jest jedyny powód tego, co się teraz dzieje. Brexit to jest oczywiście jeden z powodów i to nie ma wątpliwości. Pandemia, która jest na świecie od 2 lat, to również nie mam żadnych wątpliwości, że też wpłynęła na kryzys. Natomiast bardzo mocno na brak kierowców wpłynęło tak zwane IR35. To jest związane ze spółkami LTD. Chodzi o to, że po wprowadzeniu tego, że przed IR35 kierowcy, którzy pracowali właśnie, kierowcy ciężarówek, którzy pracowali no, na tak zwany własny rachunek poprzez spółkę LTD, oni generalnie byli traktowani po prostu jako podwykonawcy dla tych firm, dla których pracowali. Natomiast teraz po wprowadzeniu IR35 kierowcy ciężarówek, którzy pracują dla różnych firm, ale nadal na własny rachunek, to poprzez to IR35 oni muszą być traktowani, jakby byli zatrudniani przez te firmy, dla których pracują. I w związku z tym te firmy, dla których oni pracują, muszą ponosić dodatkowe składki. Tym firmom się nie opłaca, dlatego obciążają bardziej kierowców i znowu kierowcy w tym momencie mniej zarabiają, a jak kierowcy mniej zarabiają, to generalnie nie opłaca im się pracować. Dlatego tak naprawdę te wszystkie powody się bardzo zazębiły ze sobą. Brexit, pandemia, IR35, to się wszystko zazębiło ze sobą i to wszystko spowodowało braki kierowców. Przykładowo firma BP ma około 1000 stacji w Wielkiej Brytanii. Spośród tego 1000 stacji 2% to są stacje, które są wyschnięte, na które po prostu nie są regularne dowozy tego paliwa. Te 2% stacji, czyli około 20 stacji, otrzymuje paliwo ze znacznym opóźnieniem.
nie w ciągu 24 godzin, tylko na przykład czekają 9 czy 10 dni czasami. Dlatego BP zdecydowało się na zamknięcie 20 stacji. Wystarczy teraz, że media pokażą obrazki z tych 20 stacji, że one są zamknięte, że są zawieszki out of stock. Później pokażą też obrazki z kilku procent stacji, na których są gigantyczne kolejki i to już jest wystarczająco, żeby moi drodzy, siać panikę. Także to media sieją panikę, to media wywołały panikę poprzez właśnie te zdjęcia, poprzez te obrazki, a ludzie często nie czytają, i to szczególnie Brytyjczycy. Brytyjczycy często nie czytają, czytają tylko nagłówki albo oglądają tylko krótki fragment filmu. Na nagłówku jest na przykład napisane kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii i to im wystarczy, żeby wsiąść w samochód i jechać i praktycznie spać na tej stacji. Natomiast jakby przeczytali resztę tekstu, to by zobaczyli, że jest tam napisane to, co ja mówię, że paliwo jest w rafineriach, brakuje tylko kierowców, więc apelujemy o rozsądne zachowanie, a nie będzie brakować paliwa dla nikogo. Ludzie ustawiają się w gigantycznych kolejkach i dzieją się po prostu dantejskie sceny. To, że dochodzi do bujek, to mało, ale to, że dochodzi do tankowania w co się ma, a i pomysłowość Brytyjczyków tutaj jest naprawdę ogromna. Ludzie tankują nie tylko w kanistry, ale ludzie tankują w butelki, kupują butelkę po wodzie, kupują wodę mineralną, wylewają tą wodę, tankują w te butelki. Ludzie tankują nawet w takie coś, teraz wam na ekranie pokazuję, no, w takiego różowego męskiego członka. Dobrze, dobrze widzicie na ekranie. Ludzie tankują nawet w reklamówki plastikowe, po prostu reklamówki biorą z Lidla, z Tesco czy skądś i wlewają paliwo do tych reklamówek. Moi drodzy, ludzie, Brytyjczycy dokonują takich, że tak powiem, irracjonalnych zachowań, że to się po prostu w głowie nie mieści. Potrafią mieć na przykład 3/4 baku dopełnione, czyli 75% baku dopełnione i czekają w kolejce na stacji, żeby dopełnić to na full. Ale w momencie stania w kolejce na stacji ich samochód spali do połowy to paliwo, więc będą mieli 50% baku dopełnione. Później dotankują na full. Ale czy to nie jest irracjonalne zachowanie? No dla mnie jest to irracjonalne zachowanie. Media, te nagłówki, które pojawiają się w prasie, te nagłówki, które pojawiają się w filmach, to są, można powiedzieć, tak zwane clickbaity. Media napędzają swoją popularność, napędzają po prostu ilość wyświetleń przez właśnie takie tak zwane clickbaity. To tak samo jak różni youtuberzy stosują clickbaity. Czasami się napisze, czasami oglądalność filmu jest ogromna, nie dlatego, że ten film jest merytorycznie poprawny, że ten film jest wartościowy, że ten film jest jakościowy, tylko dlatego, że był ciekawy tytuł, a ten tytuł to tak zwany clickbait. Ludzie to zobaczyli, kliknęli, tak naprawdę nic fajnego w tym filmie nie widzieli, ale to im już w zupełności wystarczyło, żeby kliknąć w ten film. I to jest właśnie ta sama sytuacja. Paliwa brakuje przez brak kierowców, ale nie brakowałoby mimo wszystko, że jest mało kierowców, jakby rozsądnie to było tankowane. I tak rząd apeluje i różni eksperci tak apelują i tak właśnie jest. Ale czy powinniśmy się martwić tym, co się dzieje? I tak, i nie. Nie powinniśmy się martwić z tego punktu widzenia, bo kryzysu paliwowego nie ma, ponieważ paliwo jest w rafineriach. Natomiast powinniśmy się martwić dlatego,
że jeśli Wielka Brytania, mówiąc w cudzysłowie, nie załatwi kilku tysięcy kierowców w okresie przedświątecznym, to będziemy mieli naprawdę kiepsko na półkach w okresie świątecznym. I ja sobie zdaję z tego sprawę, chociaż nie panikuję, to i tak, szczerze mówiąc, obawiam się, czy będę mógł na Wigilię zjeść rybę, czy będę mógł łóżka z mięsem zjeść i czy w ogóle cokolwiek na Wigilii będę mógł postawić. A teraz znikam. Wierzę w nas Polaków, że my zaczniemy, że przestaniemy po prostu panicznie wykupywać wszystko, ale no ciężko mi jest uwierzyć w Brytyjczyków, no bo nawet jak my przestaniemy, to oni nadal będą panicznie wykupywać wszystko i faktycznie może być tak na świętach, jak wspomniałem. Ale i tak jak mówię, sytuacja się stabilizuje, więc prawdopodobnie rząd coś w tym kierunku robi. Wiem, że mają na dniach już rozdać 5000 wiz dla pracowników z Unii Europejskiej, dla kierowców z Unii Europejskiej, takich 3-miesięcznych wiz, po prostu mają rozdać 5000 wiz na 3 miesiące wstępnie, ściągnąć tutaj 5000 kierowców, aby nam zapełnili półki, aby nam po prostu pomogli mieć na stole wigilijnym to, co chcemy. Jak mamy Brytyjczyków, sąsiadów, znajomych, no to starajmy się im też przemówić do rozumu, że panika im nic nie pomoże. Pozdrawiam Was z tego deszczowego, tej deszczowej Szkocji, ale mimo wszystko pięknej Szkocji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany filmami o Szkocji, o podróżach po Szkocji, bądź o życiu w Szkocji, to zapraszam. Tutaj mam karta, wklejam tutaj playlistę, gdzie mówię o życiu w Szkocji, o cenach w Szkocji, pokazuję, jak piękna jest Szkocja i staram się wykazać, że Szkocja jest naprawdę odmienna od Anglii. Bardzo, ale to bardzo jest odmienna od Anglii. To jest praktycznie inny kraj, inna mentalność, inne tradycje, ale tak naprawdę ta polityka tutejsza i generalnie życie tutejsze naprawdę zupełnie inaczej wygląda niż w Anglii. Także zapraszam do tych filmów. Trzymajcie się, hej.